mogły to być halucynacje? Ostatnio zdarzały się dziwne rzeczy. Zauważyłam. To nie pierwszy raz. Co jeszcze dziwnego wydarzyło się ostatnio? Drobiazgi. Takie jak ruch zauważony kątem oka, zamierający, gdy obrócisz głowę. I dźwięki, jakich nie słyszy się w mieście. Odgłosy zwierząt. Dzikich zwierząt. A raz... To było bardzo wcześnie rano, pamiętam, kilka dni temu. Spojrzałam w głąb kanału i zobaczyłam coś, co wyglądało jak podwodne miasto. Ale gdy tak patrzyłam, rozpłynęło się w zmarszczkach wody. To straszne. Co ty nie powiesz, kochanie? Ja boję się nawet karaluchów, na miłość boską. Jestem u kresu wytrzymałości. Widziałaś dzisiaj Corteza? Nie, kochanie. Chyba nie ma go w pobliżu. Nie wiesz, gdzie może być Cortez? Niestety, przykro mi. Może być wszędzie. Cóż, wiem, że lubi oglądać stare filmy w jakimś kinie, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Kto może wiedzieć? Może Zak, samozwańczy ekspert filmowy. Powinna z nim porozmawiać, kochanie. Wspaniale, Zak. Mój najukochańszy przyjaciel na całym wielkim świecie. Mogłabyś powiedzieć Cortezowi, że go szukam? Oczywiście, kochanie, jeśli tylko go spotkam. Dzięki. Muszę lecieć. Uważaj na siebie, kochanie. Nie przypuszczałam, że będę coś takiego robić w tym tysiącleciu. No proszę, proszę! Księżniczka w końcu zapukała! Daj mi jeden dobry powód, dla którego nie miałabym cię stąd wyrzucić. Co? Co jest? Grozisz mi? Myślisz, mała, że ci to pomoże? Zrób coś dla mnie, dobra? A co będę z tego miał? Co będziesz miał? Już ci mówię. Co powiesz o randce? No, dobra. Dziś wieczorem. Jasne, dziś wieczorem. Spotykamy się przy tym... pawilonie, tak to się nazywa? I zamierzasz się zjawić? Co? Chodzi mi o to, że zużyję moje przepustki VIP i pastylki, maleńka.